Szczecin może poszczycić się wieloma interesującymi miejscami na koncerty. Od Opery na Zamku czy Filharmonii Szczecińskiej, znanej szeroko poza granicami naszego kraju, przez halę widowiskowo-sportową na Szafera, no aż po ogromne przestrzenie jak lotnisko Dąbie, na którym w tym roku odbędzie się znany w całej Polsce festiwal Męskie Granie. To od tego roku, po 2-letniej przerwie, lista ta, zależnie jak na to patrzeć, albo wróci do porządku, albo ulegnie rozszerzeniu o jeden obiekt, czyli o Teatr Letni imienia Heleny Majdaniec. Historia sceny muzycznej w Parku Kasprowicza sięga lat 30. XX wieku, kiedy to na brzegu jeziora Rusałka postawiono pierwszą drewnianą scenę z kilkoma ławkami przed nią dla widowni. Większość mieszkańców i turystów odwiedzających Szczecin kojarzy jednak amfiteatr głównie z budowlą z lat 70. ubiegłego wieku. Ze starej konstrukcji Teatru Letniego pozostał jedynie monumentalny łuk, który podobno według legendy miejskiej wzorowany jest na Gateway Arch w St. Louis w Stanach Zjednoczonych. Stary budynek Teatru Letniego, jakkolwiek bardzo urokliwy, tak leciutko odstawał od wymogów współczesnej widowni. Zbudowana w całości z drewnianych ławek widownia nie była praktycznie wcale przykryta dachem, a przy niesprzyjającym wietrze i deszczu ten deszcz potrafił zacinać nawet na samą scenę. Także organizacja koncertów była tam nie lada wyzwaniem. Tak samo organizatorzy nie chcieli za bardzo ryzykować, że zła pogoda pokrzyżuje im szyki i trzeba będzie odwoływać wydarzenia. Remont czy modernizację Teatru Letniego prowadzono od czerwca 2020 roku aż w zasadzie do teraz, czyli mamy lipiec 2022. Z okazji zbliżającego się otwarcia miasto Szczecin zorganizowało zwiedzanie Teatru Letniego z przewodnikiem. Bezpłatne wejściówki na pierwsze 6 tur zwiedzania rozeszły się jak świeże bułeczki, bo chyba w niecałą godzinę nie było już praktycznie że wcale biletu. Pomimo tego, że miasto zorganizowało dodatkowe chyba 4 tury, to i tak nie wszystkim uda się wejść i zobaczyć Teatr Letni przed jego otwarciem. Dlatego postanowiłem zrobić reportaż z tego wydarzenia. Zbiórka przy ognistych ptakach Hasiora. Więc rzut beretem od Teatru Letniego. Ja to jak zwykle ostatni w kolejce. Ja się nazywam Małgorzata Duda, jestem licencjonowanym przewodnikiem turystycznym i dzisiaj z turystycznym zacięciem mieszkańców Szczecina oprowadzę. Dzięki tym odbiornikom mogliśmy słyszeć panią przewodnik niezależnie od odległości od niej. Zwiedzanie zaczęliśmy od korony Teatru Letniego. Tutaj na zwiedzających czeka wystawa na temat historii amfiteatru. Nieco dalej, jeszcze przed ogrodzeniem, jest wystawa na temat patronki Teatru Letniego i czekający na odsłonięcie pomnik Heleny Majdaniec. Miejsc na nowej widowni wykonanej z bukowego drewna jest 2700, chociaż jak się postarać, to zmieści się więcej. No, nowe siedzenia, mega wygodne. Ale ta widownia jest genialna. Jakie tu jest światło. To światło to zasługa nie tylko półotwartej konstrukcji budynku, ale też dachu, częściowo przepuszczającego promienie słoneczne. Zwiedzanie było okazją, żeby zajrzeć na zaplecze amfiteatru, dosłownie i w przenośni. Idziemy na scenę. Na scenie z Modrzewia Syberyjskiego wciąż trwały ostatnie prace przed wielkimi dniami otwartymi Teatru Letniego. Przez króciutką chwilę mogłem poczuć się jak gwiazda, a teraz do centrum sterowania poczuć się jak tek.
wracamy na górę po pamiątkową widokówkę. I koniec imprezy. No i to by było na tyle zwiedzania Teatru Letniego. Jeżeli nie załapaliście się na zwiedzanie, a chcecie zobaczyć go na własne oczy, to najbliższa okazja już w ten weekend, 29 i 30 lipca. Mnóstwo koncertów, przeróżne atrakcje dla dzieci i dorosłych zorganizowane w 6 strefach. I co najlepsze, wstęp bezpłatny. Oczywiście możecie próbować załapać się też na kolejne wydarzenia, tym razem komercyjne. Pomimo tego, że Teatr Letni jest jeszcze nieotwarty, to repertuar jest ich pełen. Oczywiście wszystkie linki, takie jak repertuar, jak dojechać, gdzie parkować, znajdziecie w opisie filmu. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek vloga, a nie chcesz przegapić kolejnych, to koniecznie kliknij zasubskrybuj tu albo tu. A jeśli dodatkowo chcesz pomóc mi dotrzeć z tym filmem także do innych oglądających, to zostaw łapkę w górę i zostaw po sobie komentarz. Dzięki!